strasznie deformuje twarz. Motosid, dziękuję za róże. Tak chyba, także też wygładzenie coś daje. Co ty gadasz, Pati? Tak by, kurczę, kiedyś nie było czegoś takiego. Muszę to rozwikłać później. Dziękuję za TikToka. Samantha, dziękuję za obserwację. Też tak patrzę, że coś tu nie gra. No nie gra, Jowita. Nie było kiedyś czegoś takiego. Ale już jak się zbliżyłam, to mówię, kurde, coś tu się ten dzieje złego. Coś się złego dzieje. Tak, Patty, ale powiem ci, że te filtry, które są tutaj na live'a, żeby tam sobie, wiesz, wygładzenie, wygładzić twarz, dodać jakiś cień na powieki, czy coś, wybielić zęby, to jest spoko, nie? Gorzej jakby były te filtry właśnie, co są dostępne do użycia w filmikach, tak? Do nagrywania filmików, no to tam jest tego pełno, tam już są maski, nie? Ten Bold Glamour, czy coś, no to to jest już maska, jest pełno tego. To jeszcze nie jest takie złe, nie? To jeszcze nie jest takie złe, bo jednak jesteś w jakiś sposób do siebie podobna, co chwilę aktualizacji, więc TikTok cały czas zaskakuje. Ej, naprawdę, kiedyś nie było tego. No to jest hit, co tu się dzieje. Hades, dziękuję za serce. Dziękuję bardzo za serce drużynowe. Chcę dotykać dłonią twojej pięknej twarzy i włosów. Jesteś taka piękna dziewczyna, uwielbiam cię. Matko kochana. Sergiej, dziękuję za obserwację. Matko kochana. Ej, Marcin, bez kitu, nie wiem, o co chodzi tutaj. Nie wiem, co tutaj jest nie tak, bo... Kurde. Ja wyszczuplenia twarzy nie stosuję. Może gdybym miała inny kształt twarzy, to bym stosowała. Myślę, że na pewno. Ale że mam, jaki wid mam, to nie stosuję z tego względu, że wyglądałabym jak UFO. Bo mam wielki łeb, a jakbym sobie wyszczupliła to, to ja bym jak UFO wyglądała. To w życiu tego nie zrobię wam ani sobie. Ale wiecie co? Nie pomyślałabym, że wygładzenie tak może deformować. To mnie nie będzie, Pioru. Jak nie będzie filtrów, to i mnie nie będzie. Powiem ci szczerze. Kinia zniknie, tak. Zniknę, kochani. Albo będę w masce, prawda, występować na twarzy. Nie wiem, Marcin, o co tu chodzi. Kompletnie nie mam pojęcia. Ale dzieją się cuda. Naprawdę. Szuwi, dziękuję bardzo za kawkę. Na szklance widać, no widać te cienie i rzęsy, oczywiście, że tak. Ale to jest po to, że jak piję, to żebym też miała wgląd na czat, nie? Wiadomo. No widziałam, Piorun. Cześć, Maciej. Prywit, Aleksandr, dziękuję. Dziękuję. Cześć, Witali. Prywit. I co, Krzysztofie? Nie rozumiem. I czat na ciebie. W sensie miało być, ale co na mnie? Patrzy. A Angel, dziękuję za obserwację. Cześć, Arturo. Witam serdecznie. Ej, dobra, będziemy chyba się żegnać. Będziemy się chyba powoli żegnać, powiem wam. Dmitri, prywit, Dmitri. Bodia, dziękuję za trojandę. Aleksandr, dziękuję. Dzięki, Maciej. Ej, dobra, kończę, kochani, bo tylko dziękuję, tak jak wczoraj. Wieczorem muszę coś wymyśleć. Jakiś temacik gorący na live. Dmitri, dziękuję za trojandy. Jakiś gorący temat muszę wymyślić na live'a, kochani, wieczorny. Dziękuję za serce drużynowe. No to na razie. Trzymaj się, Marek, trzymajcie się wszyscy. I tak, do zobaczenia o godzince 20. Wszystkich zachęcam, abyście przybyli. Osoby, które teraz mnie odkryły, zapraszam na kolejny live. Możecie też zostawić obsa, to mnie szybko znajdziecie. I co?